Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery od 0 do... A dzisiaj... Gramy z Millwall, potem spotkanie ligowe, no a w międzyczasie będzie jeszcze okienko transferowe. Obecnie nasz budżet nie pozwala na żadne ciekawe transfery, ale jakby się ktoś sprzedał, to kto wie, może dokonamy jakichś ciekawych ruchów na rynku transferowym. Zobaczmy sobie tutaj centralę naszą składu. Kto by tutaj mógł odejść z naszego klubu, zobaczmy... Ascensję jest na liście, usuniemy go i dodamy ponownie. Może przyjdą jakieś oferty, kto wie. No a pozostali piłkarze, no raczej chciałbym, żeby zostali w naszym zespole, poza tymi, którym kończy się kontrakt, bo nie opłaca mi się tak naprawdę ich nawet sprzedawać, bo są nic nie warci. Zagramy naszymi rezerwami, no bo nie obchodzi mnie The Emirates FA Cup, tak szczerze, mnie obchodzi Champions League. No i Liga Angielska, a Puchary są tylko zbędnym dodatkiem, te krajowe. No, i tutaj Kolasinacz na 1 do 0, brawa dla Bośniaka. O to właśnie chodzi. Elliot na 1 do 1, no nie jest ciekawie, ale Gwenduzi na 2 do 1, brawa dla Francuza. Hutchinson z kontuzją, szybko wrócił do zdrowia. Konoplanka na 3 do 1. Czy jeszcze coś się stanie w tym meczu? Bo już awans mamy pewny. Wellbeck 4 i pięknie. Czwórka przy Arsenalu, zawsze cieszy. No i pewne zwycięstwo z Millwall również. No, i teraz oczywiście na spokojnie możemy czekać na mecze ligowe. No, bo na co innego możemy czekać? Tak naprawdę, 11 punktów przewagi widzę. Trochę się zmniejszyło, ale i tak nie ma tragedii. No, tutaj widzimy rozstrzygnięcia prawie we wszystkich meczach, no, ale w niektórych będzie potrzebna powtórka. To jest właśnie denerwujące w The Emirates FA Cup. Jak zremisujesz, to musisz powtarzać spotkanie. No, tutaj wiemy, Kalabria niestety kontuzjowany. Więc możemy kogoś dodać do treningu, a ty, tym kimś będzie. No właśnie. Kto? Może Asensio. Nie zaszkodzi mu trening, może dzięki treningowi go lepiej sprzedamy za większe pieniądze. Zawsze to jakaś korzyść, tak naprawdę. Więc dodajmy Asensio. Może niedługo wbije 89 overalla. to wtedy by zyskał na wartości. No a my byśmy zyskali w portfelu. No wiecie, im więcej hajsu na koncie, tym człowiek szczęśliwszy, a im człowiek szczęśliwszy. Tym życie jest piękniejsze, no a im jest piękniejsze, tym jest lepiej. Trzy wiadomości: konferencja prasowa, oferta od kadry, no i jeszcze premia. No, premia chyba najlepsza z tych wszystkich wiadomości: sprowokujmy tutaj Stoke City, no bo warto czasem prowokować rywala. Oczywiście zagramy naszym podstawowym składem, nie mam zamiaru grać tutaj głębokimi rezerwami, no bo jednak zdecydowanie liga trzeba traktować poważnie. Hmm, albo usuńmy, jeszcze raz dodajmy. Tak się pobawimy z tym naszym Asensio. Nie wiadomo dlaczego nie przychodzą oferty. Podstawowy skład już ustalony. No i szykujemy się do ligowego meczu ze Stoke City. Tutaj jedna wiadomość. Zawodnik wraca po kontuzji. O, to jest ważna wiadomość i bardzo dobra. Na takie wiadomości właśnie czekamy. Kto? Kazemiro. O, no i to jest git. Niedługo będzie grał, no ale wiadomo, teraz jeszcze będzie miał ten plaster, więc nie ma co ryzykować. Lepiej zagrać na razie tym składem na Stoke City, to powinno wystarczyć. Ale pamiętajmy, żadnego rywala nie można lekceważyć, bo każdy może cię pokonać. No taka jest piłka, no tutaj nie ma od razu wskazanego zwycięzcy. Mają zdolnego i je naczo, i zobaczymy, czy ten piłkarz da im zwycięstwo. Na razie ten mecz jest nudny, jak flaki z olejem. No, kartka jest, coś się zaczęło dziać. No, aj, postępy są. Tylko mogły być też jakieś bramki, no, szczególnie dla takiej drużyny, która nazywa się Arsenal. No ale Kolasinacz doznaje kontuzji Asensio. W 69 to nie jest przypadek. I czy dowieziemy to do końca? Tak jest. No ale jak to wiecie, w przyrodzie nic nie ginie. Wrócił do zdrowia Kazemiro. No to Kolasinacz się musiał skontuzjować. Mi się za chwilę obrońcy skończą. Jak tak dalej pójdzie Kalabria kontuzjowany, Kolasinacz z kontuzją. No, dramat, po prostu dramat tak naprawdę, aż się boję patrzeć ile. Jeden dzień. Rozcięta głowa, i on musiał zejść przez to, że mu rozcięli głowę. Dobrze, że nie rozcięta skóra na małym palcu, no bo to już byłby hit chyba. Aj ci piłkarze. Kiedyś grali z całą rozwaloną głową, a teraz pewnie go ktoś drastał i już musi zejść z wojska. Chociaż dobrze, że Neymara nie mam. Bo już się boję, gdzie by się dotoczył, chyba sam do szpitala. Nawet karetka nie byłaby potrzebna. No, i czekamy na następne spotkanie z Wolverhampton. No, chcielibyśmy ich oczywiście pokonać jak każdego na naszej drodze. 13 punktów przewagi nad Tottenhamem. No, to jest naprawdę solidna saliczka. Nad kogutami zawsze lubimy mieć przewagę. No, bo wiecie, no, lokalny rywal. No i warto mieć zawsze więcej punktów niż oni. No i Wolverhampton na wyjeździe. Skład. Można dokonać pewnych zmian. Może tak mbapena skrzydełko. A do podstawowego składu damy Silwę. No bo dawno Silva nie grał, więc myślę, że zasługuje na szansę, bo to naprawdę dobry napastnik i pewnie w większości klubów na świecie grałby w podstawowym składzie. A w Arsenalu jest taka konkurencja, że może być jedynie rezerwowym, no ale być rezerwowym w Arsenalu to tak jakby być podstawowym w każdym innym klubie, no przynajmniej w tej karierze. Mbappe na 1 do 0, brawo, brawo, o to chodzi. Tak się właśnie gra w piłeczkę na najwyższym poziomie. No, i czekamy na rozwój wydarzeń. Mbappé, no ale Neves szybko niestety zdobył bramkę kontaktową. 60 minuta. Zobaczmy, czy jeszcze coś się zmieni. Kolasz inaczej. jak widać, i rozcięta głowa mu pomogła, nie przeszkodziła. Nie chcę trzymać tego nazwiska, który zdobył bramkę na 2 do 3. No, ale ostatecznie na szczęście wygraliśmy. Dobra, pasa trwa. No, i to jest najważniejsze. Oho, ho. ho. Zobaczcie na kogo trafiliśmy w The Emirates FA Cup Leeds United. No, to będzie hit. Znowu gramy z tą drużyną, z moją byłą drużyną. Czy z byłym klubem jest jak z byłą kobietą? Ciężko powiedzieć. No ale zdecydowanie mamy do nich jakiś sentyment. No, i tutaj Perez najlepszym strzelcem. Hazard za to najwięcej asyst, ale tu już go inni gonią. Na no aż pięciu piłkarzy ma siedem asyst. De Gea najwięcej czystych kąt. No, jak widzimy, wraca w wielkim stylu. 14 spotkań, 9 czystych kąt. To tylko świadczy o tym, jak Arsenal jest mocny w defensywie i jakiego ma świetnego bramkarza, którego pozyskaliśmy za darmo z United. No, nie wiem kto tam odpowiada za przedłużanie kontraktów, ale powinni go wykopać. Nie wiem, czy tylko z Manchesteru. Czy w, ogóle na kos czy w ogóle w kosmos? No, bo naprawdę, jak można z takim gwiazdorem nie przedłużyć kontraktu, powinno mu się zaoferować każde pieniądze, żeby tylko pozostał, a ci go oddali tak od niechcenia. No i dobra. Leeds United, kolejny rywal, Puchar Anglii, czy traktować ten mecz bardzo poważnie? No, bo jednak no prestiż, no, gramy z byłym klubem, nie chcemy tutaj przegrać. No, ale jest też ligowy mecz. Sylwię, może damy odpocząć. Mbappé na ławkę, no i damy Asensio, Havertz, no. Ciekawe jak się to sprawdzi z Asensio na szpicy i z Sylwą na prawej pomocy. Czy to ma potencjał? Sprawdzimy, no. Przekonamy się z Leeds United jak to. Dość dziwne ustawienie, się sprawdzi w tym meczu, no ale wiecie, no. Trzeba ryzykować. No już tutaj mocniejszy skład zdecydowanie Leeds United. Zobaczymy czy to coś da. Na razie wynik remisowy. Philips z żółtą kartką. To jest świetny defensywny pomocnik. No trochę za słaby na Arsenal, ale na warunki Leeds naprawdę pierwszoplanowa postać. Oj oj, na razie nie potrafimy im strzelić bramki. Już praktycznie koniec meczu, ale na szczęście Silva na pozycji skrzydłowego zdobywa bramkę. No i udaje się, udaje się, pokonujemy jeden do zero United, eliminując ich z rozgrywek. Oczywiście mam sentyment do tego klubu, ale jednak. Jak gram przeciwko nim, no to chcę ich zawsze zdecydowanie pokonywać. No bo to jest jednak najważniejsze dla mnie, by Arsenal odnosił sukcesy. Chyba jednak wrócimy do klasycznej wersji mojego ustawienia: no czyli z Sylwą na szpicy, chociaż jak widzimy na skrzydle nie grał źle tak naprawdę. No i cieszy to, że jest to piłkarz uniwersalny i może grać na wielu pozycjach. Tutaj oferta za Bendaleno 45 milionów od Fulem, no ale odrzucimy. No, odrzucamy na no Boleno. To jest naprawdę solidny zmiennik. Jak wiemy, DHA odniósł już jedną kontuzję. Ja muszę mieć jednego świetnego rezerwowego bramkarza, żeby w przypadku kontuzji Dawida Dehey mógł wskoczyć do podstawowego składu i tam trzymać naprawdę wysoki poziom, bo nie możemy mieć zmiennika na poziomie 80, bo wtedy w przypadku kontuzji podstawowego bramkarza tak naprawdę jakoś spada niesamowicie, a w przypadku Berndaleno spada tylko minimalnie, tak, o pół półki, naprawdę, nawet nie o całą Boleno. No w większości klubów Premier League broniłby w podstawowym składzie Ale chce być w Arsenalu No bo wiecie, z nami zdobędzie trofea A z innymi tylko zobaczy gablotę No gablotę pustą no, Jak wielu klubów, które chciałyby mieć zdecydowanie inną No i okej okay. Mecz wyjazdowy z Evertonem Rywal, który ma naprawdę solidny skład Ale na pewno gorszy od naszego No Wolcott, były gracz Arsenalu tę gra Czy zdobędzie bramkę przeciwko byłem klubowi? Czas pokaże na razie zbliżamy się do 60 minuty, no a mecz No jest nudny, nie dzieje się za wiele, bramki nie padają, ale może to się zmieni, kto wie. Może coś w końcówce, Benzema chybił karnego. Karim, pierwszy raz cię kocham, no ale wreszcie coś dałeś dobrego dla mnie. Jest pudło, jest wielka radość w moim sercu. W realu strzelaj, pętaj, no bo jak już grasz w barwach królewskich, no to zdobywaj jak najwięcej bramek, no bo to jest jednak przydatne, jak napastnik strzela gole. No tutaj Leeds, 7 punktów przewagi nad Watfordem, no na razie mają taki spokojny byt, w poprzednim sezonie było zdecydowanie trudniej, no ale wiecie też mieliśmy gorszy skład, byliśmy mniej doświadczeni po wzmocnieniach zimowych i ściągnięciu między m.in. wtedy Pepe i Filipe Luisa, no graliśmy zdecydowanie lepiej, no a wcześniej no to w obronie no wyglądaliśmy jak drużyna z Ekstraklasy tak naprawdę, a nie drużyna z Premier League, kapitanem oczywiście Mesut, no bo dlaczego by nie. On gra dobrze, jest doświadczonym piłkarzem. Wiele lat spędził w Arsenalu, grał też w innych świetnych drużynach, jak m.in. Real Madrid. No i na pewno jest to piłkarz, który swoim doświadczeniem może pomóc zespołowi. Casemiro wróci do podstawowego składu, no bo już trochę sobie odpoczął, nie chciałem ryzykować odnowienia kontuzji, więc na spokojnie wprowadzą go ponownie do zespołu. No i szykujmy się na mecz z Leicester City. Rywal, którego oczywiście chciałbym ograć, jak widzimy, Liverpool się odrodził, już piąte miejsce w tabeli. No jednak nie będą na samym dnie. No i teraz przygotujmy się do tego meczu. Najmocniejszym składem wychodzimy, nie możemy ich lekceważyć, mimo iż gramy na własnym stadionie. No to wiecie, każdego rywala trzeba szanować, wystawić na niego taki skład, jak uważamy za słuszny, najczęściej najmocniejszy. Tam w niektórych przypadkach można zaryzykować i dać słaby. No tutaj Mbappé dał prowadzenie, Barnes wyrównał, a Mesut dał nam ponownie prowadzenie, brawa. No jest to wreszcie ciekawe spotkanie, w którym są jakieś zwroty akcji. Azart na 3 do 1. No i to się ceni. 60 minuta. I patrzymy na dalszy rozwój. Asensio na 4 do 1. Dlaczego go nikt nie kupuje? Nie wiem. Mbappé na 5 do 1. Wow. Piękny wynik. 6 bramek. No wreszcie ciekawe spotkanie. Długo musieliśmy czekać. No ale wreszcie się doczekaliśmy. I to mnie cieszy. Takie spotkania powinny być częściej, żeby coś się działo. Za Asensio nie przyszła żadna oferta. No szkoda tak naprawdę, bo chciałem dokonać jakichś transferów, może wymienić Asensję na innego wybitnego skrzydłowego, no ale tego nie dokonam, no bo nie było żadnych ofert, a w ostatnim dniu nie ryzykowałbym chyba jego sprzedaży, bo wiecie jak to jest, ostatni dzień okienka transferowego, nie uda ci się nikogo pozyskać i nagle jesteś w czarnej wiadomo czym. No i to było chyba najnudniejsze moje okienko ever, bo się kompletnie nic nie działo, była tam oferta jedna za Leno, daje, że jeszcze na początku okienka była za kolasz inaczej i tyle. Nawet nikt nie chciał kupić. O, tutaj Medran ma bardzo ładne czoło. Potwierdzone info. Ale o, tutaj malutki piłkarz, który odszedł z Chelsea. No, lubię te obrazki, one są zawsze komiczne. No i tutaj widzimy tezę, oferta, no, wypożyczenia. Co się stanie, przekonamy się. No i ostatni dzień. Najdroższy transfer Rodriguez Atletico do Manchester United. Drugie miejsce Mares z City do Realu Madrid, no i Longle z Barcelony do Interu, no i to jest fajne. No i tutaj widzimy wielkich transferów, chyba w Premier League nie uświadczymy, no Guti, no gdyby to był ten Guti, którego pamiętamy z Realu, no to byłby to świetny transfer, ale ten to raczej nie. Szymanowski jak widzimy odszedł z Premier League, no transfery tak naprawdę za drobne, no tutaj większość klubów raczej się osłabia, Mir, no... Leeds naprawdę zrobił ciekawy transfer, jak oczywiście na ich budżet, patrząc, no bo to nie jest bogaty klub. Liverpool nikogo nie kupił, a dwóch stracił. Tutaj Manchester, tak, no nie bez ale jednak ważnego też piłkarza stracił. Lucy Lyon do United, no to są królowie tego okienka zdecydowanie. Tutaj widzimy święci, dwóch sprzedali. No, powiem Wam, Tottenham zaszalał, no ale muszą odrabiać straty, więc też powinni kogoś pozyskać. Dzeko za darmo, no ja nie mogę, fajnie, no ale to już też wiek, wiecie, no już trochę stare jest. Degenek do Wolverhamptona a trzech stracili jednak. Arsenal już widzieliśmy. No i za nami najnudniejsze okienko ever. No czasem tak bywa, że jest po prostu nudno i nic się nie dzieje, no ale to się na szczęście zdarza, jeśli chodzi o okienko transferowe raz na milion okienek w moim wykonaniu, no ale to musiało się kiedyś zdarzyć tak naprawdę, no bo po prostu nie było żadnej ciekawej oferty, nawet może rozważyłbym za piłkarza, którego na początku nie wystawiałem na listę, a pojawiłaby się oferta nie do odrzucenia. No to wtedy bym go sprzedał. No tak jak na przykład była oferta nie do odrzucenia za Aubameyang, gdzie ponad 100 milionów wyciągnęliśmy i dzięki temu pozyskaliśmy Kylian Mbappé. No a to była świetna wymiana. No wiadomo, trochę musieliśmy dopłacić, ale no to były grosze tak naprawdę, patrząc na klasę tego piłkarza. No a ja Mbappé uwielbiam, bo to jest świetny napastnik i najważniejsze, co najważniejsze, gra w naszym klubie. A gdy grasz w arsenalu, no to ja cię muszę po prostu uwielbiać. Ascensję usuniemy z listy transferowej. No wiecie, jak to bywa? No nikt go nie chciał, a teraz nie mam ochoty dostawać ofert, że o, obudziliśmy się. No to panie, może za pół ceny go teraz sprzedacie. No, to nie jest tak. No, nie sprzedamy go nigdy za pół ceny. Już też usuniemy go z treningów. Do treningów wróci. No kto wróci? Kalabria. Może jeszcze lekko kontuzjowany. Ale na treningach da sobie radę, musi pokazać, że zasługuje na to, by wrócić do podstawowego składu, bo nikt mu za darmo miejsca nie odda. Wszyscy chcą grać, a niestety w jedenastce może wybiec tylko jedenastu piłkarzy. Ależ zaskoczenie, mogliby to zmienić i by nagle wybiegło piętnastu, najbardziej no by było więcej zadowolonych. No ale jedenaście to oczywiście optymalna liczba, zawsze ktoś będzie niezadowolony, ale u mnie grają ci, którzy albo są w najlepszej formie, albo po prostu mają najlepsze umiejętności. No a w tym materiale to już tak naprawdę byłoby na tyle. Dziękuję wam za jego obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym epizodzie.